A okazuje się, i to jest fantastyczne, to jest kolejny etap, że ta pustka to jest przestrzeń. I okazuje się, że tę przestrzeń można zapełnić, albo ona zapełnia się sama. Czym? Miłością! O, ty. W jakim momencie cię dzisiaj łapiemy? Gdzie jesteś? Nie chcę za dużo mówić, ale w momencie dużej zmiany. Zakochałaś się. No, ale nie chcę więcej, nie mogę więcej. Jezu, to największa krzywda, jaką możesz zrobić dziennikarce. Przewartościowuje mi się wszystko i muszę na nowo wszystko poukładać. Ale jest dobrze. Spojrzałaś na swoje życie i postanowiłaś coś zmienić, czy po prostu przypłynęło? Przypłynęło. O. No jak postanowiłam? Co ty myślisz, że tak można sobie tak się zakochać, tak na zawołanie? Wiesz co, no wiem, że można zmienić swoje życie na zawołanie. To już zaczęłam robić wcześniej. Może no, to jest wynikiem no, tego, rozumiesz? Może to być. Zaskoczyłam cię. Zaskoczyłaś. Chciałam cię zapytać, czy pracoholizm jest cechą dziedziczną twoim zdaniem? Nie sądzę. Wiesz, jest taka cienka granica między pracoholizmem a pasją tak naprawdę. Właśnie chciałam to nazwać. Myślę, że pracoholik to jest ktoś, komu praca zaczyna niszczyć życie, a pracoholikiem nie jest ten, komu, wiesz, komu się składa ta praca z życiem. Wiesz, myślę, że czyli tak stworzyliście jest. Własną kategorię pracoholizmu, nazwijmy ją pasjoholizm. O, świetne! Dobra, to w prezencie. Dziękuję ci bardzo. Czy w związku z tym również dziedziczne lub również z domu można wynieść jakiś sposób, żeby w tym pochłonięciu pracą i pasją, znajdować jednak takie momenty, takie hola, chwila, moment, muszę złapać równowagę. W ogóle zatrzymanie jest w ogóle podstawą do życia, w ogóle jakiegokolwiek funkcjonowania. Ja to zrozumiałam niedawno. No właśnie, właśnie, bo poczekaj, bo mówiłaś o tym, wszędzie mówisz o tym, że przestałaś balangować. No przestałam, mój bal się skończył. Ale to dlaczego, jak poznałaś, że już to nie jest ci tak potrzebne? Wiesz co, bo to wymaga jakiejś refleksji. Tak, to znaczy przede wszystkim mój organizm jest mądrzejszy ode mnie i mój organizm mnie zatrzymał. Nie będę się wdawała w szczegóły, ale mój organizm powiedział mi stop, basta. I to stop, basta spowodowało, że musiałam inaczej zacząć myśleć o tym, co mi wolno jeść, co nie, że muszę spać więcej, że nie mogę, no rozumiesz, o pewnej higienie życia musiałam nagle. Czyli inne zarządzanie swoimi zasobami naturalnymi. Tak, organizm nagle i cały świat po prostu powiedział mi, Maria, sekundę się zastanów nad sobą. Złapać to, zatrzymać się i rzeczywiście tak pobyć w tym, to jest po pierwsze na początku to jest straszne. Wiesz, bo nagle masz pusto, tak? Znaczy jest pustka jakaś straszna. To siedzisz, się kojarzy? Że Boże, nic się nie dzieje. To się kojarzy koszmar. Z nudą, tak? Wiesz, z nudą. Tam nuda to tam jeszcze, ale to się kojarzy z taką pustką i nicością jakąś. Bezwartościowością. Tak. A okazuje się, i to jest fantastyczne, to jest kolejny etap, że ta pustka to jest przestrzeń. I okazuje się, że tę przestrzeń można zapełnić, albo ona zapełnia się sama. Czym? Miłością! O, ty. I no tak doprowadziłam cię. Czyli dla naszych widzów, czytelników i słuchaczy, żeby się zakochać, trzeba się zatrzymać, tak? Tak. Czyli zatrzymać się, mieć przestrzeń. Co to faktycznie znaczy w twoim przypadku? Czyli nie idziesz na balangę, tylko wracasz do domu i siedzisz na kanapie i nic nie robisz? No wiesz, nie, oczywiście to jest zbyt proste. Natomiast to, wiesz, to chodzi o to, że w ogóle, kiedy się zatrzymasz, to zaczynasz zauważać mechanizmy, które tobą rządzą. I też mechanizmy, które w ogóle rządzą światem i życiem. I jak dostrzegasz te mechanizmy i je zatrzymujesz nagle, już się coś dzieje, to myślisz, a już wiem, z czego to wynika. No to jest rozkosz. I to zaczyna jakaś się autoterapia? Praca cała. No tak mi się wydaje. Nauczyłam się odpoczywać na przykład. A jak to się robi? To się robi na siłę. No to a propos pracy, jeszcze mi opowiedz proszę, bo wiem, że pracujesz nad nowym spektaklem. Happy Now. Happy Now, czyli szczęśliwa teraz. I to jest no, o pewnej tej zamianie miejsc, która następuje w tej chwili w naszym społeczeństwie, gdzie kobiety poszły bardzo do przodu. A ja mam jakiś taki potworny sentyment do takiego konserwatywnego, klasycznego układu damsko-męskiego, gdzie jednak mężczyzna dominuje w związku, bo tak ma z natury. A nie bronię mężczyzn też, ale ja bronię mężczyzn, ponieważ te kobiety poszły do przodu, a mężczyźni co oni mają zrobić? Co mają się wycofać?
Wiesz, mają się... to mają płakać, przesunąć, no mają zrobić kawałeczek. I niektórzy są mądrzy i to robią, ale niektórzy się gubią w tym strasznie, a kobiety im na pewno w tym nie pomagają. Ale też ten tekst jest o tym, że ta kobieta tak właśnie w takim, wiesz, zabieganiu, w takim tym, że tu dzieci do szkoły, tu ten, i tu ona wyjeżdża na delegację. Nagle w barze spotyka mężczyznę, ale nie, że jakiś jest wyjątkowym mężczyzną, tylko to jest osobowość, która jednym kliknięciem i zadaniem pytania uruchamia całą lawinę jej zmiany, która następuje w jej głowie. Jeszcze raz przewartościowuje całe swoje życie i nie powiem, do jakiego wniosku dochodzi, ale myślę, że to jest bardzo ważny współczesny tekst w tej chwili dla kobiet nas. A jeszcze tytuł jest cudny, wiesz, Happy Now, znak tak. zapytania. Szczęśliwa teraz? Wiesz, co to jest szczęście? Co to znaczy teraz kobieta szczęśliwa? Kobieta szczęśliwa to jest kobieta, która robi karierę, która ma dzieci, która ma... Gdzie jest, wiesz, to, gdzie mylimy jest to nasze szczęście z sukcesem nagminnie. No, premiera będzie w kwietniu, reżyseruje Adam Sajnuk. Gram ja tę dziewczynę, jestem szczęśliwa, że los tak zdarzył. Na pewno zagra Rafał Mor, no i robimy resztę obsady w tej chwili. Okay. No to trzymamy kciuki. Dzięki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja wam bardzo dziękuję.